Hej, witam was serdecznie, tu jest Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Days Gone. Sprawdzimy sobie, co w tym obuzie mają. Zobaczymy. Posprzedajemy te trofea, bo możemy sobie tu sprzedać u nich. Zobaczymy, co jeszcze tu mają. Na pewno musimy motocykl odzyskać. To jest coś, co jest must have, bo niestety mi, kurczę, nie wiem, zapisałam czy nie zapisałam grę, ale wydaje mi się, że zapisałam grę dobrze. No i kurczę, musiałam troszkę nadgonić, bo mi się na tej górze zapisało automatycznie chyba, nie wiem. No i musiałam zaś ten obóz wyczyścić tam wcześniej, podejść do tego motocyklu, którego nie ma i ścigać tego gościa tutaj, przesłuchać co Copeland ma znowu do powiedzenia i tyle. Dobrze, powinniśmy dostać. To jest fajna opcja, że właśnie przy motocyklu możemy zapisywać sobie, gdzie chcemy, bo tak to tylko te główne, znaczy automatyczne save'y są. O. Czekaj, chciałem cię tylko przeprosić. Nie wiedziałem, słowo. Masz blade pojęcie, ile czasu spędziłem dłubiąc przy tym motocyklu? To był motocykl włóczęgów, Manny. No wiem. Wynagrodzę ci, to przysięgam. Zrobiłem coś nowego. To gówno nazywasz motocyklem? No, nie, co to jest? To nie jest... Słuchaj, rozejrzę się za nowymi częściami. Załatwię to. Przysięgam. Dobra, co z moim customowym bakiem, Manny? Wiesz, tym, który dostałem od zmarłej żony. Za czymś takim też się rozejrzysz? Jezu, Dick, przepraszam. No, raczej nie dostaniemy takich. Tak. No, bez komplenda. Zaufanie będziemy zdobywać. Kontynuuj. Przysięgam, nie wiedziałem. Nie wkurzaj się na to. Odejdź z tym. Wkurzaj mnie. Dobra. Nowy punkt umiejętności. Czego chcesz? Manny, no, daj mi rzucić okiem. Dobrze, mamy nowy punkt umiejętności. Gdzie są umiejętności? Tu są umiejętności. Walka o zwarciu, dystans i przetrwanie. Co w ogóle fajnego tu mamy? Mamy jeden punkt. Mistrz ucieczki. Zabicie szybszego przeciwnika. Wezmę do naprawy broni białej. Jakbyśmy znaleźli jakąś fajną, no to chętnie pewnie. Co tu jest? Początkową porę, duże działanie koktajlu regeneracyjnego. Aha, bo tu już wymaga więcej tych punktów. No dobrze, a co mamy tutaj fajnego? Miałem podczas celowania z broni. Proszę się tam. A co mamy w przetrwaniu? Oto jest pytanie. Ikon nie bardzo tak ten. Rośliny są wyświetlane na minimapie. Kusza jest fajna. Czy ja chcę w kuszę iść? Bo co tam jeszcze było fajnego? Naprawy broni białej. Może tak. Zrobimy sobie. Naprawić broni RC swojem koła, żeby naprawić stworzoną broń białą przy pomocy złomu. No bo ten złom trzeba zużywać. Popatrzmy, co możemy zrobić u tego. Zbierz mocy, a także naprawisz spersony, ulepszysz jego części. Właśnie, tu będziemy potrzebować złomku. Tak, patrz, ja mogę coś chować. Brak. A to potrzeba tego poziomu zaufania. Czy coś w ogóle innego możemy, czy chyba nie. Chyba nic u nich na razie nie zrobimy. Nitro. A jedynie ten bug możemy wygląd zmienić.
Typowo teraz wygląd, ale też to wymaga, kurczę, zaufania u nich. Pewnie będziemy sobie zwiększać z czasem. Ej, stary, mam sporo rzeczy na głowie. Lakier jakiś fajny masz? Aha, standard. Czarne. Nie, wymaga poziomu zaufania. Are you fucking... wszystko pomaga. Dobrze, nie ma. Pa. Gdzie ten mój motor? A przede mną gdzieś. Dobrze, mieliśmy sobie patrzeć. Tu mamy mechanika, tam mamy więc możemy się pewnie... Słuchaj, Manny, stało się. Przespać. Zamknij się już, nie opowiadaj. Co masz ciekawego? Nie możesz. Stanąć za ladą. Tego obozowi handlarzy, wiem, ten... Co ty masz w ogóle? Zaopatrzenie masz. Mamy amunicję, tłumiki, teczki i jakieś granaty ma. No nie, no. Nic nie kupujesz? Nie, bo nie masz nic. Jasne. Tu oddamy sobie trofea. Jak? Zabyte uszy z wirusów zbieraczom trofeum. Zyskasz zaufanie obozu, w którym przebywają i zarobisz kredyty. No, więc... Hej, warto. Chcę tylko, żebyś coś wiedział. O. Widziałam, jak przywieźli twój motocykl. Wiedziałam, I? Że to twój, jak tylko go zobaczyłam. Nic im nie powiedziałaś. Mówisz? Tak, bo próbowałam gadać z Scope'em, ale on jest strasznie wkurzony. Nie na ciebie, znaczy trochę tak, tylko na wieczystych. Mocno nam to walili, wiesz. No, słyszałem. Dzięki, że mi mówisz, Jessie. Wiesz, znamy się od dawna. Ty pomagasz mnie, fajnie. Pomagam tobie. Jasna sprawa. Ale słuchaj, no, ja co? Się nie mogę wychylać, łapiesz? Udawaj, że jesteś zwykłym włóczęgą, póki Copeland się nie uspokoi. Do... Już? Sprzedaliście ten? Nasz sprzedaliście się. Skończyliście stos. Mamy te wszystkie uchy do sprzedania. Mamy 30, no to sprzedajmy wszystko. Hej, dobra robota. Nie mam więcej. Tak, musimy 5000, kurczę, zdobyć. Sporo. Kuchnię mamy, możemy coś zjeść zawsze. Tak, zabiorę mięso i roślinie do obozowych kuchni. Tak, te, w takim sposobem też zaufanie zdobędziemy. Czy ja w ogóle mam coś? Bardziej mam kwiatuszki. Sprzedaj wszystko. Na razie nie mam więcej. No, pa. Oto zbieram, zatrzymuję się. Co w ogóle mamy w zadaniach? Trafa znajdźki. Aktywny postęp. To się będzie zwiększać tam z czasem. Obóz padowy upieżców i mamy... To jest dodatkowe zadanie z tego, co widzę. Ten obóz. Tu mamy nerosterylnych pandaży. To jest obojętnie. Czy ja mogę może sobie najpierw to w tamtą stronę gdzieś pojechać? W ogóle gdziekolwiek to jest na mapie. Tamtą. Dobrze, tu mamy... O, czekajcie, tu mamy tak... Główny, tu mamy tę naszą kryjówkę i tu mamy... Dobrze, może to poboczne sobie zrobimy zadanko. Bo wydaje mi się, że jeszcze tu robiłam to. Jezu, tu nawet obok motoru nie stało. Koło motorynki to może stało. Dobrze wiem. Driftować. No właśnie. Jak będziesz wiedzieć, może użyć mapy po bliskiej lokacji. Uze, jesteś tam? Jest. Mam motocykl, coś co wygląda jak motocykl. Jak ręka? Mówiłem, będzie dobrze. Dobra, no to podjadę jeszcze do punktu kontrolnego Niro. Poszukam tych
sterylnych bandażów. Co ktoś chce ode mnie teraz? Coś się przypomniał. Co to za niebieskie tuś? Nie widzę. Na mapie to nie pokazuje tego. Maści czy czegoś? Jasne. Dobra, jak chcesz. Przejdę się, sprawdzę. Maści na ból. Buzer, nie, nie. Masz oparzenia trzeciego stopnia. Zostań tam i odpoczywaj, jasne? I śpi. Będę szybciej, jak się da. Czyli nigdy, czyli za dwa odcinki. W sumie chyba... Nie wiem, może... Może przydałoby się coś na ten pół. No wow. Dobra, jasne, jasne. Spróbuję coś znaleźć, w sumie... W sumie i koniec. Urwany temat. Sędzio, go. Co chcesz? Moje połączenie radiowe zostało przerwane. Zapłacę ci za przywrócenie. Znasz tych ludzi? Załatwienie radia wolną regą wygląda na osobiste porachunki. A żebyś wiedział, że osobiste. Należeli do mojego obozu, ale chyba nie spodobały im się zasady zakazujące kradzieży, gwałtów, zabójstw. O Boż! No to nieładnie. Są jak ja i po prostu mieli dość twoich bzdurnych teorii spiskowych. Coś tu było. A, i jeszcze jedno. Wygląda na to, że kiedy dali nogę, ukradli kilka karabinów i strzel. Oh shit. Dzięki za info. Jezu, Kołb, dzięki za ostrzeżenie. Robię, co mogę. Bez odbioru. Wysiadaj z tego! Robisz, co możesz, sukinsyn. Gdzieś tu się też zapisywało. Szybki zapis na Y, ślepoto. Nadchodzą! Oh, shit! Hej, 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 panowie, panowie, panowie. Czekajcie. Jezus Maryja! Ale wy napindzilacie z tych maszynówek. Wow, wszyscy po prostu. Jak? Wszyscy. Wszyscy wyszli do mnie. Przywitać mnie. No dzięki, że w plecy. Nie ten przycisk. Chciałam się uleczyć. Serce użyj. Chciałam się uleczyć. Ale tak średnio. Dobra, wiem, że ten... Dostały! Jezus Mary! Co ty, nieśmiertelny jesteś? Zębiaki idą! Zębiaki... Tak, znalazłem gdzieś po drodze siekierę. Dobrze, może byśmy ich tak po cichu troszkę... Dawaj ammo. No, to by się nie przyda, w skrócie. Olbrzyma mają, bądź karabin. Zamiast tego. Ile w ogóle ja mam do tej... Mało. Więcej. A to... W ogóle nie mam amunicji. To już wolę to. Bo do olbrzyma też nie mam. Aha. Masz za swoje. Trzeba było nie podnosić amunicji. Trzeba było najpierw broń wybrać, a potem podnieść amunicję. Gdzie oni poszli sobie? Hello, gdzie byście poszli? Wróćcie do mnie. Poszliście się, schowaliście tam, co? Chyba myślę, że jakiś zombiak tam łazi. Widziałem go tutaj. Kogo widziałeś? Ducha? Wytrzymałeś, ma lepszą, ale mniejsze obrażenia. Hello! Kto to był? Myślałem, że jest tutaj. No super, żeś wyszedł mi. Wy też oberwacie. Nie! Kur... Jał. Ej, to tak nie miało być, no. Jejku, jejku, no. Zajebiście po prostu. No tylko ja tak umiem. 10 ich tam jest. Dobrze, będę wiedzieć teraz. Ja bym chciała sobie podjechać wyżej. Bo potem i tak będzie trzeba zatankować nam ten mutur.
Ktoś wam podjechał pod bazę? What? Po prostu biega w kółko. Nieprawda. Jestem w drodze. Mało nabojów. Super, że mało nabojów. Zmień sobie broń może. Chowaj się za drzewo. Kurde mać. Ten wasz kolega to dopiero... Wy to się kurde dopiero pod lufę... Chacie. Kombinujecie, nie powiem. Super. Żeby mi ktoś tu nie wyleciał. A pani stój. Mówię, cwaniaki. Pani! Już, pani. Następny. Dobrze, jeszcze pięciu. No kto chętny? Tak. Dawaj główkę. Powinnam trafić. O Boże, nie. Uleczymy się może, co? No chodź. No proszę. Dawaj, proszę. W ogóle mi się tłumik już zepsił. Mnie się to bardziej przyda. No. Jak się kucało, jak się przyklej... do ściany? Na B nie, na X. No. Jeszcze tam jeden jest. Jeszcze jeden gdzieś się zawieruszył. No zobaczcie, kurde, żebym sobie trafiła. Aż. Tak ładnie. Nie no, apteczki to ja nie potrzebuję. No dobrze, zostawię. W razie wu jakby gdzieś leżały bandaże. Nie chcę tych, kurcze. Jak to w ogóle broń się ma? Mało amunicji mam. Może tu ja będzie troszkę więcej coś. Jest coś? Parę nabojów dosłownie. No dobrze, pozbieramy od kolegów. Oni mieli. Mam cię. Okej. Dobrze, zawsze coś. Żebyśmy nie mieli nic. Tam u góry jeszcze panowie byli. Chodźcie, dajcie coś fajnego. Do pistoletu już mamy full z tego, co widzę. Albo i nie? Nie. Mam ekwipunek pełny, no niestety tak, no. Gdzie jesteś? U samej góry? Czy nie? Gdzie się chowiesz, kolego? Niedobry. No był, poszedł. Gdzie jesteś? Gdzie się zabłąkał? Wykorzystam to. Aha, w środku jesteś, co? Tu jestem, idę do ciebie, chodź. Kogo ty tam szukasz? Ile ludzi udało ci się wkurwić? Wszystkich. No niestety mamy full max wszystkiego. Odjadę sobie może tym motorkiem. Tu w ogóle był też mój test, gdzieś tam nagrałam tego. Ta część. Ile ja mam benzynki? Prawie połowę, co? Też by się jakieś ulepszenie może zdało. Widzę, że mam co? Zepsuło się troszkę coś? 96%. Jakoś to ogarnę. Chyba wystarczy. No, zawsze złom się zużyje. No. Fajnie, że to tak się dba. Takie szczegóły jak, kurczę, paliwo do lania. Czy, kurczę, ten... No jak się rzuca? Kurczę, właśnie naprawa tego motocyklu się będzie nam psuć z czasem. I teraz mogę złom podnieść.
Dobra. To chyba ten generator, ale jest podziurawiony jak sito. Dobra, to powinno załatwić sprawę. No to on. Taki wielki przycisk. Gdybyś miała naboje, to już bym nie żył, prawda? Prawda. Bardzo proszę. Co? Nie strzelam, kimś ty jesteś. Mam wybór. No to mam wybór? Ja nic nie mam. Nie mam się gdzie podziać. Uciekaj gdzieś. Broń zostaw. Zostawiła. Dobrze, nie będę ją ścigać. Chyba, że mi motor zakosi. No dobrze. Zobaczmy, czy mieli gdzieś tutaj podziemny bunkier. Zobaczmy, co jest u góry. Czy coś u góry jest? To jest ciekawa rzecz. Chciałabym zerknąć. Wejdź na górę. Zobaczymy sobie widoki ładne. Chociaż taka pogoda nie bardzo na widoki. Zamglone, pada. Nie pamiętam, czy coś tu było. Tu jeszcze byłam. Tak to nie wiem. Jeszcze w tym jednym Nero byłam, tej placówce jednej. Mam jakieś złomki, mam jakieś rzeczy do stworzenia. Czy mam w ogóle, mogę stworzyć coś? Do dorzucania mołotowa mogę stworzyć, więc stwórzmy sobie. Aha, nie ten przycisk. Dobrze. Pozbierajmy sobie. No i tyle, nic więcej tu nie ma. Niestety. Teraz czas zejść jakoś tak. Dobrze. A da się jakoś gdzieś jechać szybciej? Nie. Niestety nie. Szkoda. Taki szybki zjazd w dół by był fajny. Wow, ale to długo zajmuje. Chciałaś, to masz, ciekawska. Dobrze, szukam jeszcze tego bunkra. Coś tu mają tajemnego, schowanego, coś, nie wiem. Gdzieś to było. No, zawsze. No, zbierajmy takie rzeczy. Reputacja się przyda. Kolejny złom. No i tu gdzieś powinno być. To do środka. No, otwórz sobie to. Kolejna drabina. Hura. Jakie fajne. Tak trochę jak pod bazę wygląda, że będziemy mogli... Nie wiem właśnie, czy faktycznie będziemy się mogli tu przenieść, czy nie. Zobaczymy z czasem. O, to fajne. Dobrze oznaczona. Dobrze. Raz to nam zaufanie. Odblokowano łowca obozów. Kij z kolcami, chętnie. W sumie im się już raczej nie przyda. Nowo odkryte i możliwe do użycia przepisy są wyświetlane w kole przetrwania. Nick, jesteś tam? Czemu by nie? Nic takiego, ale słyszałem chyba dźwięk motocykli. Gdzieś tam na górze. A mogę się przespać. Sprawdzę, czy coś widać z góry. Czy mogę stworzyć? Tak, mogę. Jej, mamy. No tak pewnie siekiera lepsza, no. Szafa. Ale nic właśnie nie mogę ten rzucić. No niestety.
Dobra, wejdźmy. Czy do tego mogę się miejsca już teleportować teraz tak normalnie, czy nie? Teraz się dowiemy. Po co żeś mi gro pokazała tą górę? Szybka podróż. Tak, można. I podróży. Ile pokazuje. Dobrze, na razie mamy wszystko, jeśli chodzi o zadania. O Boże, poważnie. Kurde, jakbym wiedziała, to bym... To bym tam nie właziła wcześniej. Kurde. Wszystko w porządku? Nie. Brzmisz jakoś inaczej. Bo muszę wejść jeszcze raz na wieżę. Nic takiego. Po prostu dałem się podejść jednej z włóczęgów. Na szczęście skończyła się jej amunicja. Puściłeś ją wolno, tak? No. Tak. To masz pecha. Tak, kurwa. Puściłem ją wolno. Któregoś dnia, Dick, twoje pojebane zasady cię zabiją. A. Ale wiesz, każdy kiedyś umrze, więc co za różnica, bez odbioru. Ile można włazić? No właśnie, ile można włazić? Zobaczmy, mi to powiedz. Chodziło buzerowi. Ty mi to powiedz. Miał rację, ktoś jest na górze. Widzę dym z ogniska. Kto tu tam jest? Wiedziałem, że coś się kroi. Gdzie oni są? Zaraz tam będę. Nie, cholera. Tyłku. Buzer. Musi zagoić ci się ręka, żebyśmy mogli się stąd wynosić. Ja się nimi zajmę. Czemu nie ma zjazdu? Ja to pierdolce dostaję. Postaraj się nie zasnąć, gdyby zagnało ich w twoją stronę. Bez odbioru. No miłe. Jejku. Tak, dalej, nie odpuszczaj. Już prawie. Ty już prawie jeszcze masz do tego podjechać. Po jakieś bandaże. Zaraz padnę trupem. No przez tę drabinę, kurde mać. Wiem, że muszę buzera przy życiu utrzymać. Więc teraz pojedziemy tam do tego... Właśnie. To. To chcę teraz. Idziemy w końcu do tego, kurde, ośrodka. Ośrodek? Co to jest? Punktu kontrol. O! Ładniejsze słowo. Nowy punkt umiejętności mamy. Aha, bo potem to już więcej kosztuje te punkty. Tak nie bardzo. Większą precyzję poruszenia się... A nie. Broni dystansowej. A to co było? Nie, no to już to przycelowanie, może to skupienie. Przyda się. RS. Tak, takie spowolnienie czasu trochę to tak wygląda. A mamy gwoździe. Zróbcie gwoździe, a ja bym sobie jeszcze szybko zapisała. Jak zapiszę grę, to mi zaś nie zapiszę tam, gdzie chcę, żeby mi się w danym miejscu zapisało. No niestety. Że mamy bag full. Możemy jechać. Ja tam będą z rąbiaki będą tam. Kolejne trofea. To. Kto te zrąbiaki? Utłuk. Nikt nie jest chętny, to sobie wezmę. I tam się przydadzą. Wezmę wszystko. No. Czemu nie? Chodźcie. Mięso wilka. Będziecie mieli co jeść. O Boże. Nie wiem. Zobaczcie to? Jej. Mamy trofeum.
zombiaka. Tak też się da. Sędzią do obozu Copelanda. Zrobione. Wieża radiowa zabezpieczona, a połączenia radiowe przywrócone. Przyjąłem. No i co? Cieszysz się? Nie widzisz, ale radio Wolny Oregon to jedyna rzecz, dzięki której nie zmieniliśmy się w barbarzyńców. Oj, naprawdę. Niechże. Jedyna rzecz, dzięki której nie zmieniliśmy się w barbarzyńców, to 9 solidnych posiłków. Nie jedz przez 3 dni, zobaczysz. Nie ma głodujących patriotów. No, kolego, mam nadzieję, że jednak się mylisz. Copeland bez odbioru. Radio Wolny Oregon. Jezu, co ja narobiłem. To jest, punkt kontrolny Nilo. Teraz muszę znaleźć coś na tę jego rękę. Chodź, ja mam pałkę, zombiaku. No jeszcze nie. Wow, po prostu... Super. No. Świetnie. No, świetnie. Mam nadzieję, że te szybkie zapisy będą działać jak szybkie zapisy. Jak nie, to biednie będzie. Dobrze, mam jakąś kuszę, mam, co? O, świetnie trafiłam. No i proszę. No to co? Noga z tyłu właśnie. Tak myślałam. No i już nie mam tego. Nie mam nic, nie mam bełtów. Bardzo super. A tam jakiś zombiak mi, kurczę. Wydałoby mi się jakiś tłumik znaleźć. Są jakieś tłumiki? Ktoś zostawił? Ale beznadziejna pogoda. Nie? To może tu. Chyba, że będzie złom. Złom. Chciałam tłumik. Pany, drogie moje. Dajcie tłumik. No nie, no same złomy. No nie, żebym narzekała, ale... Ale tłumik, proszę. Psy! Nie. I zębek gdzieś jeszcze ułazi, bo słyszę go. Chyba, że w środku jest. A super. Musi tu być jakieś bingo. Mam cię. Niektórzy z tych dobrych ludzi walczyli za ten kraj, ale federalni zapomnieli. PTSD to nie skrót od nazwy zespołu stresu pourazowego, tylko pozbyć się tych starych durni. No właśnie. Chodź tu, zombiaczku. O, ty w życiu! Co to za drapanie? To jest kurde. Pokazaliśmy im, że się mylili. Tym, co nam teraz potrzebne, są silna wola, determinacja i zaufanie do siebie nawzajem. Coś. Topór. Strażacki. Chcecie naszego zaufania? Nie, odejdź. Tu Mark Copeland z radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwa. To świetnie. Świetnie. Z tego co pan... Nie wiem, czy tu... O Jezu, co ja narobiłem? Czy tu też faktycznie się otworzy alarm, bo pamiętam przy jednym... jednej tej placówce, nie tej, tylko tej drugiej, tam jest chyba zadanie na nie. Nie odłączyłam sobie tych kurczę megafonów i kurczę mi zombiaki mi przeleciały. Ale to chyba dopiero przy otwieraniu drzwi się takie coś robi. A czemu? Aha, no bo tak, nie trzeba wlać tam tego benzyny do tego śmiesznego generatora. A mam maksa. Gdzie to będzie teraz? Gdzie jest, kurczę, paliwko? Gdzieś tu kanisterek powinien leżeć. O, jest. Tak jest. Dobrze pamiętam jeszcze. Swojego kolegę jesz, no wiesz ty co?
Brawo po prostu. No, trzeba tam zatankować ten generator cały. No. No to jazda. Super. Teraz zadziała. Świetnie. Gdybyście właśnie tych kurczę nie... tych megafonów nie odcięli, to byście mieli alarm teraz. Tylko nie wiem, czy przy wejściu, czy po uruchomieniu. Gdzie oni mogli trzymać coś takiego? No, z tego co pamiętam, tak było. Nie wiem, gdzieś tu będzie, no. Tak, sterylne bandaże. Właśnie tego potrzebuję. Teraz muszę tylko podrzucić to buzerowi. O, witam. No, ulepszenie. Iniektory. Nero można znaleźć w mobilnych jednostkach medycznych, w punktach kontrolnych Nero. Dzięki nim na stałe zwiększymy swoje zdrowie, kondycję lub skupienie. Co to takiego? Sprzęt Nero? No. Nie jestem pewien. Iniektor. Ja chcę... W sumie czemu nie? Skupienie albo zdrowie. Parę takich miejscówek znajdziemy, więc to nie jest tak, że będziemy tylko pakować sobie w jedną rzecz. No tylko w ten. Dobrze, może zdrowie tym razem sobie. Akurat miałem szczepić się przeciwko grypie. A nie COVID-owi? Aha, to nie te. Nasza jednostka szykuje się do ewakuacji. Tak, takie te. To właśnie te. Całe setki zarażonych nadchodzą. Jak to się nazywa? Te notatki, to one właśnie na padzie. Boże, głośno. One właśnie na padzie tak fajnie z kumplami grały. Witaj w moim świecie, głupi sukinsynu. No nie, no mam full max. Chwileczkę mogę wziąć. Mogę się tu przespać, chociaż nie wiem po co. Bo miałem niedużo życia, to pewnie tak. Dobrze, mapka. Tak, jedziemy z powrotem do tego. Bandażami. Ja może sobie jeszcze szybko zapiszę. No i dobrze, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku właśnie podjedziemy tam do tego buzera. Zobaczymy, jak on tam jest. Tam jacyś, kurczę, się ktoś się zawitał tam, podjechał jacyś, mówił o jakimś dźwięku silników motocyklowych. Więc kto to tam podjechał, tego już chyba nie wiem, bo nie wiem, czy mu... Chyba mu zawiesłam ten, ale to było tak właśnie, zawiezłam mu i to zadanie dla Copelanda robiłam i nie wiem, kto to tam podjechał. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Dzięki, cześć.